Halo, cześć, witam was wszystkich w chyba ostatnim odcinku Gotika. Niestety wszystko się musi kiedyś skończyć, a z moich tutaj notatek wynika, że już wszystko się powinno udać zrobić w miarę czasowo. A za intro odpowiedzialny jest nie kto inny jak Torus. Za dnia stoi on przy bramie, pilnuje jakiś bram, ale w nocy. W nocy ma jeszcze inne zajęcia dodatkowe. Także jak coś, jak się nie podoba, to do niego wąty, jest link w opisie do jego kanału. Także jeżeli chcecie jakieś intro podobne do tego, to wijajcie śmiało. Mi się ono osobiście podoba. Także fajnie. Musimy wrócić chyba jeszcze na statek. Znaczy ja chciałem wziąć tego angara i wydaje mi się, że tutaj po wpisie w tym dzienniku tam się dzieją... Mogłem też nie otwierać chyba tych dźwigni, ale to nieważne. Tutaj się dzieją jakieś jaja, więc szybko wrócimy. I postaram się tego angara wziąć. Nie pamiętam jak to się właśnie robiło, w którym momencie, ale wydaje mi się, że teraz jest dobry moment, także... Tak zróbmy, żeby on nam tu trochę pomógł, przynajmniej jako jedna osoba. Chociaż nie wiem, czy to już nie powinno się tutaj... A, dobra, właśnie. Są orkowie. No nagle, nie wiadomo skąd, z tak zwanej dupy przyszli orkowie tutaj, więc trzeba sobie z nimi szybko poradzić. Okej, okay. Nie było takie to trudne, ale to jeszcze nie koniec oczywiście. Tutaj się jeszcze dzieją większe jaja. Skąd oni mogli przyjść? To jest bardzo ciekawe właśnie, bo tutaj... Tam jeszcze są ogniste jaszczury, tam nie byłem, ale chyba oprócz nich nic tam więcej nie ma. Ciekawe to jest zrobione. Tam zawsze myślałem, że da się dojść. Tam by było fajne, chyba nawet w którejś modyfikacji, bo tam stoi ten szaman, nie? I tam się gdzieś dało iść na koniec i tam była jakaś skrzynia. Oj, tutaj już machają mieczami. O, dostaję doświadczenie, oni są jakby cały czas ze mną w drużynie. Chyba już sobie poradzili ze wszystkimi. Możliwe, że jeszcze gdzieś... O, jeszcze gdzieś są orkowie. Oj, angar. Nie, nie skacz, błagam. Uff. Gdzieś tam ork był chyba pod pokładem czy coś takiego. Pośpiesz się do diaska. O, nawet sam do mnie zagaduje. Orków możemy nie przeżyć. Robię co mogę. To trochę za mało. Taki wkurzony. Zamiast narzekać, mógłbyś mi pomóc. Tak zrobię. No dalej, ruszaj przodem. No i pięknie, on właśnie teraz za nami chodzi, więc właśnie o to chodziło. Czy tutaj mogę się w coś zaopatrzyć jeszcze więcej? Jakieś tutaj mikstury albo coś? Niby mogę, ale mi są niezbyt potrzebne. Mógłbym się co najwyżej nauczyć... Tego mistrza, znaczy tego, tej broni jednoręcznej na 90%. To Ularesa. Tu jeszcze z orka można coś wyciąć. O Jezu, oni strasznie dużo życia potracili. Mam nadzieję, że się napijecie czegoś. Czegoś na zdrowie. Dobrze, no i teraz z angarem idziemy już w głąb. Cholera, z drugiej strony tak myślę, że skoro tutaj właśnie musiałem się wracać, jeszcze chyba raz muszę przyjść, to może jednak się to nie skończyć na jednym odcinku, ale ostatni wtedy odcinek miałby, kurczę, nie wiem, 5 minut. Trochę głupio, no ale może tak wyjść, no bo kurczę, no robię te 40-parominutowe odcinki. No i tak, kurczę, powiem wam statystycznie, nawet to oglądacie, nawet nieźle to wychodzi, ale nie tak jeszcze najlepiej, więc ta długość jednak chyba jest, no bo jakby nie jest tak, że się może nie podoba, nie ma tych łapek w dół, ale po prostu nie jest ten procent obejrzenia zbyt zadowalający później już, nie? I tak myślę, że po prostu nie oglądacie całego odcinka, bo jest za długi. No ale dobra, spróbujemy to jakoś ogarnąć. Muszę sobie po prostu kontrolować bardziej czas. Może coś z tego będzie. Wiadomo, że to nie wszystkim przeszkadza, niektórzy lubią. Tak jak tam w poprzednim odcinku dałem taką jakby adnotację, że... o Jezu, coś się baguje. Że można sobie to oglądać w przyspieszonym tempie i to tam się nie traci za dużo. Te dialogi są po prostu szybsze, ja troszkę szybciej mówię, ale to jest tam nic takiego, nie? Dobra, tutaj robimy zapis. Tutaj czeka na nas pewna niespodzianka. No kurde, już? Myślałem, że go zaskoczę. Przynajmniej mnie nie zatruł, że tak powiem. Daleko zaszedłeś, ale tu już. Zostawię ten dialog. Bo nie wiem dlaczego. Bo i tak jest krótki. Raz, dwa. No i po co ci to było? Mógł żyć. Dobra. Nie wiem, po co ja tu zerkam. Co ja tu? Jakieś głupoty wypisałem jak zwykle. No, angar dajesz, teraz się popisz. Fajnie, teraz wyciągnę broń, ja tutaj niszczę wszystko. 90% to jest, kurczę, strasznie dużo. Mam tylko 10% szans na nietrafienie tym uderzeniem krytycznym, więc w sumie powinni zawsze na dwa hity spadać. Oprócz tam jakichś pojedynczych, przypadkowych przypadków, ale raczej jest to wszystko do ogarnięcia na razie. A tu jest jeszcze jeden poszukiwacz, który też chce ze mną gadać oczywiście. Oni po prostu chcą mnie pętać i to wszystko.
Nawet nie kończ tego dialogu, stary, bo sam się tylko ośmieszasz. Dobra. Ale jaja wczoraj były. Wczoraj miał być u mnie ksiądz i jakoś tak dziwnym trafem wyszło, że przed naszym domem... O Jezu, ale ich dużo. Przed naszym domem... Na hita chyba spadł, albo mi hangar pomógł. Nie ksiądz, tylko Jaszczur. Dobra. Przed naszym domem się zatrzymał i... Kradzież jeszcze można w ogóle. U sąsiada i tam, bo zawsze chodzą ministranci jacyś tam przed nim i mówią, gdzie jest ksiądz, za ile będzie i tak dalej. No i powiedział nam, akurat mama jest gdzieś tam, była gdzieś tam na wyjeździe i byłem tylko ja i tata i powiedzieli nam, że ksiądz teraz będzie szedł na mszę i przyjdzie później, no to za godzinę, bo zazwyczaj tyle trwa msza teoretycznie. Ale tych jaszczurów tutaj jest dużo, chodźcie. No i dobra, no to stwierdziliśmy, a tu mamy jeszcze czas, nie? Tata gdzieś tam se poszedł coś tam robić, ja słuchawki na uszy. I nagle, kurczę... O Jezu. Ja, troszeczkę niebezpiecznie się zrobiło. Troszeczkę nie tak jak... Przewidziałem. Jeszcze jeden biegnie. Angar. A on ma, kurde, te mikstury. Zaciął się, dobra, to kurczę, trzeba będzie mu pomóc. Albo ja mogę się też leczyć w tym samym momencie. Czy on sobie poradzi raczej, nie, ale... Wszelki wypadek mu pomogę. Radzi se na rajcie, dobra. No i dobra, wszystko fajnie, więc ja słuchawki na uszy, tata gdzieś tam poszedł. Mamy nie ma, bo jest gdzieś na wyjeździe. Ale ty jaj tutaj jest. I co? I nagle ja gdzieś tam tak przebłyski takie słyszę przez te słuchawki. Tutaj by należało... Dobra, on jest ze mną. Należałoby to pootwierać. Słyszę takie przebłyski przez te słuchawki, jakby ktoś, kurczę, pukał czy coś, nie? U nas jest dzwonek teoretycznie, ale jakoś tego dzwonka nie słyszałem, tylko... No, muszę się tu skupić. Okej. Okay. Co ciekawego tak bardzo nie ma. No i tak wstaję, kto to może teraz być o tej porze, nie? I tak otwieram, a tu ksiądz proboszcz i w ogóle... Nagle, że z kolędą, to wołam tam tatę, w ogóle woda święcona, nieprzygotowana, telewizor chodzi. Jezu, co ja robię? Źle te kombinacje wklikuję. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Jakieś jaja się dzieją w ogóle tak wszystko na szybko. Tata coś tam robił, grzebał przy czymś i brudne ręce w ogóle. Wita się z tym księdzem. Co się dzieje? To wam mówię. Wow, ale kombinacja jakaś głupia, ale mi się udało. No i w sumie tak śmiesznie wyszło. Ale tak to ksiądz to nie jest nic, ale tak czekaliśmy na niego, czekaliśmy tak lekko się stresując niepotrzebnie. To znaczy to jest tak, że po prostu no niech on już będzie i pójdzie i wszystko będzie dobrze. A tak to się na niego czeka w tej koszuli, jakoś ładniej ubrani i tak kurde... Nie można nic zrobić. A jak tu się okazało, że ma przyjść później, to przyszedł wcześniej. I oczywiście zepsuł wszystko. No ale dobra, jakoś to poszło. Kolejne skrzynie, kurde, nie wiem czy te skrzynie się opłaca otwierać, jak ja chcę. No, kurde, hangar, halo, ty ślepy debilu jesteś. Jadą mnie ci jaszczurzy, człekowie. O, jeszcze eliksir życia mam nieskonsumowane, no to pewnie, że wezmę. Uff. Testowałem sobie ostatnio streamy. Tak ono, nie będę jeszcze streamował, tak jak mówię, ale po prostu... Tak je sobie od czasu do czasu gdzieś tam potestuję, jak to działa. Nie jest źle, wam powiem szczerze. Jakoś tam... O, moja głowa! A, tylko tyle nam możesz pomóc. Jak się czuję? Odkąd wylądowaliśmy na tej wyspie? No, to wiem, dobra. Teraz nie wiem, czy go, kurczę, nie... Nie wiem, jakoś nie zginie przypadkiem czy coś, bo... Ta głowa go boli. No tu jest smok do pokonania. Mógłbym ich pomóc, to by było dobre. Chcę, żebyś tu został. Jasne. Dobra, po prostu go trzeba chyba oddelegować i to wszystko. Halo. Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą? Pomiocie piekieł. Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku, ale już nigdy nie opuścisz tych sal. Co on się buguje to? O Jezu.
Dobra, trzeba będzie go... Musisz... Właśnie, musisz przelecieć. Okej. Okay. A nie, smoki nie są takie trudne jednak. Jak się ma na nie jakiś tam w miarę dobry sposób. I teraz tak, teraz by pasowało się wrócić lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, dobra, tyle. Jezu, no taka kombinacja na 36 sztuk złota, serio. Teraz pasowałoby się wrócić, żeby naładować Okoinosa. Tu są jeszcze przełączniki, to się tam pyknie. To już chyba powinno działać. Dobra, wysuwa się most, okej. Okay. No i cóż, wrócę sobie i porozmawiam o tych streamach, także... Nie będę ogłaszał, bo ja teraz robię takie testy, no i teoretycznie tam jak ktoś chce, może wpaść, pogadać, coś tam można popisać, można porozmawiać, nie? Tak, tak na żywo bardziej niż tak w komentarzach. Ale no mówię, nie jakoś nie będę o tym mówił, po prostu gdzieś od czasu do czasu, gdzieś wieczorami o 20 na przykład. Jak 20:10 mnie nie ma, nie widzicie, to znaczy, że nie streamuję. To znaczy, to są takie testy, więc tam nic ciekawego nie ma, mówię, można najwyżej pogadać. Nie wiem, mogę w coś tam pograć, ale to tak tylko wiecie. Wszystko na testowanie. Tam link będzie w opisie na pewno, albo wyskoczy gdzieś na ekranie. Nie jest trudny. No dobra, tutaj się wrócił Angar. Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, jak on to tutaj... O, chodźmy. I on tam dalej chyba nie chce iść po prostu. Nie wiem, czy mam go tam dalej targać, czy nie. Wezmę go, najwyżej jak go znowu zacznie boleć, albo zginie, to tam wczytam save'a czy coś. Dobra, wiecie co? Bo to troszkę długo trwa, a ja mam tutaj strasznie dużo tych mikstur, zapomniałem, a kiedy ja to mam zużyć, nie? Także może to będzie dobry moment. Gdzie jest wyjście? Tutaj. No już chyba orkowie się nie pojawiają kolejny raz, miejmy nadzieję. Bo tam rzeczywiście dużo, dużo życia tracą ci moi koledzy. 22 tutaj. Kurde, długo mi zeszły przygotowania. W ogóle wstałem dzisiaj, jakoś tak dziwnie się czuję, nie mogłem... wydusić z siebie słowa na początku, dużo kaszlałem i kichałem, więc chyba z 10 minut, czyli jakieś 10 minut nagrywam teraz w tym momencie. Stół alchemiczny, gdzie to jest? Czy tutaj? Nie, z drugiej strony. Chyba gdzieś tu? Tu się schodzi na dół, albo tutaj do stołu. Tak, i tu jest watras, to jest menzurka. Okej. Okay. A w atrasie, to czy ty tu masz mi coś fajnego jeszcze do powiedzenia? Naucz mnie co potrafisz, znalazłem tego zdrajcę Pedrant. Takie w sumie... Rady, sprzedaż... Znalazł. Zatem przyprowadź go tutaj, No whatever. Coś tu ci leży. No, orkowy topór, dobra. Dobra, oko naładowane, można spierniczać z powrotem. Wezmę tego Angara i zobaczymy co się stanie. Streamy ogólnie fajna rzecz, ale tak jak mówię, no nie ma co takich oficjalnych robić streamów, bo no przyjdzie na to pewnie z 5 osób. No i jakoś tak nie mam na razie planu, co tam mógłbym na tych streamach robić, bo serie tutaj jakoś tam mniej więcej zaplanowane na YouTube'a, na kanał. A raczej nie chcę robić tak, żeby nagrywać, znaczy żeby streamować i potem zrzucać to na YouTube'a, nie, żeby to takie było. Tylko tu są normalne materiały, a na streamach czasem jakieś dodatkowe mogłyby się trafiać, ale to mówię, no może w przyszłości, teraz sobie to tylko tak testuję, bo jakoś mnie wzięła ochota na takie testy, no i to wszystko. Dobra, chodźmy. Chodźmy, ty przodem. Dobra, w sumie idzie za mną, tylko teraz cholera chodzę szybko, a on nie ma mikstury. Lipa. Będę musiał tak troszeczkę dziwnie hamować. Że też nie można. Oj, że też nie można mu dać jakiejś miksturki, żeby on biegł za nami szybciej. A w ogóle ostatnio zauważyłem coś takiego. No, Angar. W necie, że ludzie strasznie zaczęli. Ogólnie mam nadzieję, że wiecie, co to jest DLC, nie? DLC. To jest po prostu mały dodatek, który tam dodaje jakieś tam parę broni, jakąś, nie wiem. Takie pierdółki, nie? Raczej. Jak to są jakieś strzelanki, to jakieś dwie mapy czy coś, nie? I to wszystko. Nie zmienia jakoś całkiem, nie wiem, fabuły czy czegokolwiek. To jest zwykły taki mały dodatek. O Jezu. A ludzie to zaczęli uważać jako zwykły dodatek. Po prostu tak... Teraz już nie ma takich dodatków do gier za bardzo. Znaczy są czasem, nie? Tak jak no Skruka dla Gotika 2 tutaj. To jest pełnoprawny rzeczywiście dodatek, nie?
A wiecie co, nie będę tam szedł po te skrzynie, bo tam chyba nic ciekawego nie ma, a to tylko przedłuża. Więc pójdziemy od razu tutaj. Tylko zapiszę, bo dawno nie zapisywałem. No i w sumie no, nic takiego nie mam do powiedzenia na ten temat, po prostu... Jakby słowo DLC jest zarezerwowane dla czegoś innego, ale zaczyna być używane... Dobra, to jest taki problem teraz, że możliwe, że powinienem go odesłać, no ale to w sumie jak tam zginie, to ciekawe. Chodź mi, pomóż tutaj jeszcze zabić tych poszukiwaczy. O Jezu, zablokowałem. On to specjalnie tak spamuje, już chyba nie walczy teraz nawet. Chcę, żebyś tu dalej poradził. Powodzenia. Dobra, te szkielety tam mi zabij, bo one w sumie są troszkę pierdliwe. O Jezu, zahaczyłem ich. I tak jak, co do tego DLC jeszcze, tak jak się zacierają niektóre słowa, po prostu zmieniają znaczenie, tak wiele rzeczy się już w sumie pozmieniało. No to tak samo to DLC teraz już pełni jakby inną funkcję, po prostu ludzie twierdzą, że to jest dodatek i tyle, no i... No ja jestem jakby skłonny to zachować, żeby DLC to był mały dodatek, a zwykły dodatek do gry, no to żeby to był już konkretny dodatek, ale no ludzie tak robią i trudno. Pewnie już się tego nie da zatrzymać, bo ta garstka ludzi... Dobra, jakieś głupoty znowu gadam, nie? Ale no to tak w sumie, żeby pogadać. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Taki kurde... Taka losowość tu jest tego wszystkiego, co ja wklikuję, ale się to udaje, co ciekawe. Także w sumie fajnie. Dobra, on musiał wrócić. No coś tam mi jeszcze czasem pomógł, ale jakby miał tak spamować cały czas, to już wolę, żeby się... Ej, ktoś jest. Halo? Tutaj widzę miliardy szkieletów. Tak, tu jest koks, przed którym... Może najpierw się uleczę, potem zapiszę, to by było lepiej, tak? Żeby potem nie tracić czasu przy ewentualnej śmierci. Halo. Troszkę się cofnę. Kurde, no jak mi walnął. No nie, nic z tego nie będzie. Dobra, może będzie, tylko jeszcze muszę troszeczkę się skupić bardziej. Podobno kobiety mają... Wow, no idźżesz. Co to miało być? No sorry, ale to... Ja tak nie wciskałem, żeby tak skręcił dziwnie. Podobno kobiety mają taką podzielność uwagi, że są w stanie dobrze grać i dużo opowiadać przy tym. Także to jest ciekawe, że niby mają taką podzielność uwagi, a mężczyźni nie. Mi się wydaje, że wcale tak nie jest. Zazwyczaj kobiety jak mówią, to czegoś nie robią. Jakoś tak wydaje mi się, że bardziej jednak mężczyźni potrafią coś takiego. Znaczy to może po prostu zależy od człowieka, nie? I to wszystko. On się zablokował, czy co? Halo? A, bo on tam gdzieś biegnie. Ale debil. Czy tu stoją bez ruchu? O, teraz się ruszył. Kurde, mogłem zapisać. Jak on mi bierze dużo życia? Moment. Ma dłuższy miecz. Dobra, spierniczam stąd. Zapiszę. Wbiję tam na pełnym HP. No, znowu mi się tutaj coś zbugowało. Jest szybszy? Nie, dobra. Okej, wrócił. Ja nie myślałem, że będzie tak ciężko tutaj, że tak powiem, bo... Znaczy w sumie... Zbroi bym nie miał lepszej w Nocy Kruka. Statystyki są chyba te same, ale... Prawdopodobnie miałbym więcej życia, bo byłbym na większym poziomie. No ale... Trudno. Jakoś sobie damy radę. Znaczy on też powinien słabiej bić w Nocy Kruka. Znaczy tutaj niż w Nocy Kruka, więc... No nie wiem, ale jakoś ciężko to idzie. Niby tam w miarę starałem się czyścić te potwory, też poza odcinkami trochę porobić. On jest ciężki, cholera. Dobra, żartowałem. Co my tu mamy z niego? Z niego mamy jakiś klucz. Złoto? W sumie po co? Nie wiem. To chyba był klucz do tamtych drzwi, ale jeszcze się tutaj przejdę. No nie, możliwe, że to jednak będzie trzeba rozdzielić na dwa odcinki, bo z tego co widzę już jest... 20 minut, a jeszcze mi tutaj sporo rzeczy zostało. Szczególnie, że się dużo pije tych mikstur, czasem muszę właśnie wczytywać. No jakby to się udało na raz zrobić, to spoko, ale...
Dobra, mamy tu dzienniki, różne pierdoły. Tutaj powinniśmy móc stworzyć fajną miksturkę. Spróbuję to przeczytać. To jest pisane, no właśnie, to jest pisane tym fajnym językiem. Klimatycznym językiem. A tu co mamy? Jakieś tam, kurcze, zwoje niepotrzebne. Tą recepturę pasuje nam przeczytać. Niewiadomość. Receptura, chyba to. 11 smoczych jaj. No zobaczę, czy się uda. Czarna perła, porcja siarki. O jest, udało się. Coś tam miałem, te wszystkie rzeczy. To jest spoko, tam siły się już nie będę uczył raczej u nikogo, więc można by było to wychlać od razu. Łzy i nosa, nie, no to nie. Uleczenie z opętania. O, to. Skutki nieznane. To mnie raczej nie zabija, ale no, lepiej zapisać. Plus 15 siła. A myślałem, że plus 5. Premia many tak samo tutaj można sobie wyknąć. Czyli mam siły 126. No to ładnie, teraz to już powinno iść po prostu jak spłatka. Klucz mamy od Archola. Klucz tutaj do tych drzwi prowadził. Tu będą jeszcze jakieś jaja na pewno. Leżą jakieś mikstury. No można to wszystko zbierać, cholera, ale w sumie to są jakieś zwykłe manasy. O, oh, hello. Oni są fajni, bo nie bronią tak dużo, tylko zachowują się jak normalni orkowie. Czyli o, robią ten taki, tą taką szarżę i wtedy mogę ich bić. Ale co nie zmienia faktu, że dość dużo biorą życia, więc trzeba na nich uważać jednak. Są chyba najtrudniejsi z wszystkich orków. I z jaszczurów. Tu jeszcze coś nam leży oczywiście. Okej, docieramy do tego takiego pomieszczenia. Kusza łowcy smoków, to jest niezła kusza. Docieramy do takiego niezłego pomieszczenia, którym tutaj zrobiłem sobie na nie notatki, bo wiem, że to niekoniecznie jest proste tak na pierwszy rzut oka. Także z tego co wiem chyba, no, mogę sobie tu w sumie patrzeć, lewy górny. Tu powinniśmy znaleźć klucz. Jakiś tam zombie, hita. Zombie są spoko. W sumie takie łatwe potwory tutaj. Dalej jest krata. A właśnie, tak ma być. Łykam sobie herbatki. Spróbujesz przeszkodzić mi w moim zadaniu? Nie masz szans, śmiertelniku. Jeszcze nikomu nie udało się przejść przez moją kryptę. Zawróć. Ty też. Dotrzesz do świętego tworu. Świętego? Dobra nazwa na pewno. Że tak w ogóle nikomu się nie udało przejść, no bo nikogo tu nie było chyba wcześniej. Po prostu na hita spadł, no Jezus. Nikogo tutaj chyba nie było wcześniej, tak mi się wydaje. Ta świątynia się jakoś pojawiła chyba później. Dobra, mamy klucz, który nam się przyda. Zaraz, dobrze idę, dobrze. Nam się przyda tutaj do drzwi. Mniej więcej tak to szło w kolejności. Jak ktoś nie wie. Zaraz. To nie powinienem robić później. Jakieś coś źle te notatki są. No, halo. Przekładaj. Okej. Okay. I z drugiej strony. Okej, okay, zadziałało. No, tam gdzie był klucznik się otworzyło. Teraz musimy tam wrócić. I coś tam dalej robić. No kurczę, nie pamiętam, ale mam zapisane, więc spoko. No i nie wiem, właśnie tak teraz się zastanawiam. Czy jest ciemno przede wszystkim? Nie, no nie jest tak źle. O Jezu, szkielety. Potrafią wkurzyć. Nigdy nie lubiłem szkieletów, zawsze za szybko chodzą. Tutaj są te przełączniki, po prostu środkowy, prawy, lewy trzeba nacisnąć. Nie chcę, po prostu tam się po prostu pojawiają potwory. Niczego dobrego to nie wróży. Środkowy, prawy, lewy miał być, no ale dobra. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Dopiero po trzecim zresztą, chyba że mi się tutaj coś dwa razy wcisnęło, czyli środkowy. Aha. Po prostu się mają pojawiać gobliny i to wszystko. Jezu, spaliłem, ja pierniczę.
Już fejle. Na sam początek. O, ta mgła powinna zaraz opaść chyba. Okej. Środkowy, prawy, lewy. Nie wiem, czemu się te gubiny pojawiły. Powinny się chyba... Myślałem, że powinny się pojawić dopiero po wpisaniu złej kombinacji, a to po prostu się pojawiają. A teraz już się nie pojawią. A mgła się pojawiła, bo tak jakby wcisnąłem środkowy, prawy, środkowy. To trochę bez sensu. Okej, takie triki, że podczas filmiku można tutaj robić różne rzeczy. Teraz chyba też mogę chodzić, ale... Dobra, wysunął się jeden ten super przełącznik. No i znowu trzeba wracać. Nie, jednak to chyba się przedłuży na dwa odcinki. Będzie taki jeden ostateczny, gdzie tam jeszcze walnę jakieś podsumowanko. No chyba go... Kurde no. Nie pamiętałem tego. Zapisałem na trójce. Chyba. Tak. A ja pierniczę. Się ma tak świecić, coś tu się popierniczyło chyba. Jakieś bugi się tu wkradły. Środkowy. Prawy. I lewy. Jeśli chodzi o tych szkieletów magów, to w jedynce byli mniej wkurzający. Tam kurczę nie czarowali jakiejś głupiej bryły lodu, tylko po prostu tworzyły szkielety. Dobra, wysunął się. Teraz można strzelić zapis. I szybko trzeba go zszarżować, bo jakoś tak nie byłem na to przygotowany. Dobra. Udało się. Okej. Coś tu jeszcze było ciekawego? Chyba nie, dobra. Spadamy teraz na stronę, proszę ja was... chyba... Czekajcie. Ja przeszedłem skąd? Stąd. Czyli chyba prawe drzwi. Tak. Przesuwamy znowu dwie dźwignie. I powinno nam się otworzyć chyba w prawym górnym. No tu nie wiadomo dokładnie gdzie to jest, ale wydaje mi się, że dobrze mówię, czyli w prawo do góry. No takie kombinacje, znaczy średnio mi się to szczerze mówiąc podoba. Jakbym miał oceniać, to w jedynce było... Jakoś tak pusto tutaj jest. Zupełnie jakbym tu już był, ale po prostu się chyba nie stworzyli tak jak powinni. Pewnie są gdzieś za mną albo coś. No nie wiem, w jedynce to... O Boże, to tylko dwóch. W jedynce te kombinacje były fajniejsze. To znaczy w ogóle ta świątynia mi się bardziej podobała. No to już nie to samo co Pan Cienia. A to takie dziwne, nie? Bo Pan Cienia był trudniejszy od tego klucznika. Ten klucznik mówi... Załóżmy, że komuś się udało w ogóle dojść do klucznika, więc ten klucznik mówi, że nikomu się nie udało tam dalej przejść, nie? No ale tak patrząc na siłę tego Pana Cienia, a na siłę klucznika, no to chyba jak już ktoś tam pokonał, nie wiem zresztą, jest bez sensu. Troszkę nie jest to spójne, nie? Tak jak na to, jak to przeanalizować tak dokładnie, no ale wiadomo, to tylko gra. Dobra, zapisujemy, tutaj sobie sprawdzę, tu jest chyba odwrotnie, środkowy, lewy, prawy po prostu. Stoimy tu, czyli środkowy. Lewy. Może się tu coś pojawi? Nie. I prawy, powinno zadziałać. Oj. Dobra. Elegancja. I zapis oczywiście, tu się pewnie jakieś jaja znowu pojawią. Tak się martwię, że jak się nie pojawili wcześniej, to teraz mi się pojawią podwójnie. Ci zalegli i nowi. Szybko trzeba zlokalizować. Kurde, wojownik cienia znowu. Z orkami, żeby szybko poszło tylko. No i to jest to zaznaczanie, kurde, w gotiku. Jak ja tego nie lubię. Kto pierwszy przyjdzie? No i ork.
A, będę tak machał i może się uda. Dobra. No i nacisnąłem, kurde. Sorry. Nie no. No i widzicie, nie dało się. To, tutaj da się to zrobić, jakby tak wszystko szybko, dobrze poszło. Tak, znowu się tu świeci. Ale no niestety nie w takich warunkach. Nie, nacisnąłem akurat blok, ale nie zawsze to działa. Nie powinienem zablokować, powinienem wyjść z tego cało. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Szybko. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I teraz już tylko orków. Oj, długo coś. No, pewnie na dwa razy, coś te krytyki nie weszły. Czy z nich coś wypada? Kości to niepotrzebne nikomu, do szczęścia. Dobra, dalej jedziemy. Tutaj sobie zapisałem znowu te dźwignie, ale chyba już są pootwierane, nie? Te dolne korytarze teraz. Chyba. Powinno się... Dobra, pójdziemy najpierw tu. Tam mówiliście w którymś odcinku o jakichś szybkich zapisach, ale nie sądzę, żebym mógł się... Jezu. Żebym mógł się przyzwyczaić do tego już teraz, więc... Okej, zamknięte są te kraty, czyli nie, teraz jeszcze raz trzeba iść do tych dźwigni jednak. Kolejność chyba nie ma znaczenia, miejmy nadzieję. A może mam, to spróbuję teraz odwrotnie. Tu. I tu. Okej, jednak się otwierają kolejne kraty. Czyli od razu zrobię to samo z drugiej strony. Patrzę, zerkam na czas. Wykryto wysokie zużycie procesora. No kurde, bez sensu. To jest nieprawda wszystko. Na podglądzie widzę, że jest dobrze. Tu mi się gra w 60 klatkach, wszystko ok. Tu jakieś jaja się pojawiają w komunikatach. Ok, i teraz idziemy na dół. Zapiszę. A tutaj mamy na dole co? Posyku horków. Dobrze, że szaman wyciągnął w sumie topór. No tak, to by mi pewnie mógł więcej ziazi zrobić. No chodź. Dobra. Co oni tu robili przez cały czas? Coś tam butują elegancko. Dobra, można iść dalej. Tam już są... To jest dziwna sprawa w ogóle, bo tam są takie kombinacje. W ogóle nie wiem, czy ja powinienem najpierw przekładać te dźwignie, czy najpierw powinienem iść na te dolne pomieszczenia. Bo mi się wydaje, że to działa raz tak, że raz się otwierają kraty tu, a zamykają tam. Chociaż może nie, może jednak nie mam racji. Dobra, kogo my tu mamy? Kolejny jakiś Lord Cienia. Jakby zacząłem od tych trudniejszych komnat, nie? A teraz to już jest proste, tylko trzeba zaatakować. Tutaj jest jeden przycisk, tak. A w tej ostatniej są chyba dwa przyciski. Trzeba jakoś tam, nawet gdzieś tu zapisałem, lewy, prawy i tyle. Także spoko. O Jezu, straciłem jakieś wszystkie wątki, coś miałem jeszcze mówić, ale... Aha, w ogóle, właśnie, nie, to jeszcze będzie jeden odcinek, także spoko. O Jezu. Zawsze się nabiorę na to. To tam jeszcze coś powiem. Tam nie jest szkielet, a nie, dobra. Tam jest chyba jakiś miecz w ogóle, ale to jest wszystko już gówno teraz. Runa mocna, niby takie fajne, ale to... Już mam najlepszy miecz, także spoko. A tutaj z tej strony co jest? Ostrze burzy. Też fajne, no ale... No, niestety nic nie jest lepsze. Po gotiku myślę, że kurczę, pogram sobie w tego Skyrima trochę. Spróbuję tam jeszcze coś poprzechodzić. No dużo jest jakoś zwolenników. No oprócz tego dalej GTA ciągniemy. I ten. Jak to się nazywa? No i Postala. Miałem spróbować też to Sanfrua. To takie lekko taktyczne. Troszeczkę odskocznia od w ogóle wszystkich serii takich bardziej dynamicznych. Zobaczymy, jak się to ewentualnie przyjmie. Ale to jeszcze nie. Jeszcze dopiero później. Za dużo tych serii mam. No to jest w ogóle najłatwiejsze pomieszczenie. Jakieś tam zombie. A trzeba nacisnąć chyba to i dopiero potem. No.
Jak to było lewy, prawy, tak? Czyli tutaj. Coś cicho. Za cicho. Okej, okay, mamy otwarte wszystko i teraz... Aha, jeszcze żebym się tutaj nie dał nabrać kolejny raz. To dopiszę i wyciągnę broń. A tutaj coś łatwego się powinno pojawić ogólnie. Szkielet... Jezu! No! Rzucił. Rzucił, ale nie trafił chyba, nie wiem. Jakieś to dziwne było. Ale okej, okay, udało się wszystko zrobić. Tu nie ma co zbierać, nawet mi się nie chce za bardzo. To już jest po prostu taki endgame i to wszystko. Dobra, mamy 4 przełączniki. Z tego co wiem, chyba nieważne w jakiej kolejności to przełączę, ale niestety trzeba czekać na tę animację. Dziwną. Nie wiem o co chodziło twórcom w tym wypadku. Że się coś otwiera, przekręca. Z powrotem, zamyka i otwiera. Niedobrze mogłoby się po prostu otworzyć. Ale dobra, to jest jakaś magia, nie? Czarna magia, także nie ma się co spierać za bardzo. Ekscytujące. Nie, akurat jeśli chodzi o zakończenie jedynki, to mimo, że było takie troszkę głupawe, że właściwie się nie walczyło z tym śniącym, chociaż wydawałoby się, że to by było takie fajne ostateczna walka, że się go tam powiedzmy przebija się te serca, to się go uwalnia jakby z tego piedestału. Albo trzeba tam wejść i dopiero z nim walczyć normalnie. I jak już ma mało życia, to go wchłania, bo ma tam słabą... Nie, dobra, takie pierdoły, nie? Ja to bym mógł wymyślać gry w ogóle. A właśnie, ale to dobra, powiem w następnym odcinku, bo teraz to już nie ma co się rozgadywać za bardzo, jak już jest koniec. Okej, okay, pięknie się otworzyło. No i cóż, to już jest właśnie... Są już właśnie końcowe komnaty. No i jednak będzie jeszcze jeden odcinek, także to nie był ostatni, kłamałem. No i cóż, widzimy się w nim i kończymy i zrobię podsumowanko jakieś tam, coś wymyślę, coś powiem. I trzymajcie się, cześć, pa pa.